zgłasza Redeco. www.redeco.pl. Na ten dzień piłkarze amatorzy bardzo wyczekiwali. Jak zwykle futboliści tuż po rozpoczęciu przerwy zimowej marzą, by dobiegła ona jak najszybciej końca. I dobiegła nawet nieco szybciej niż przypuszczano. Już w lutym pierwsi śmiałkowie trenowali na obiekcie Przykrajewskiego. Trenowali, by zapoznać się z murawą i sprawdzić, czy nie zapomnieli, jak się gra w piłkę. Według obserwatorów nie zapomnieli. Z początkiem rywalizacji dojdzie do tego adrenalina, ogromna chęć walki. Będzie na pewno ciekawie. 9. edycja amatorskiej ligi piłkarskiej Spartan Cup rozpocznie się od meczu o Super Puchar Ligi. To spotkanie już w sobotę o 15, a zmierzą się w nim zwycięzca poprzedniej edycji, zespół Śródmieścia, z ekipą FC Albatros. Drużyny znają się doskonale. W poprzedniej edycji zespoły mierzyły się ze sobą dwukrotnie. W lidze Śródmieście wygrało 3-2, w finale Pucharu Ligi zwyciężyło 3-0. Czy będzie do 3 razy sztuka? Za kilkadziesiąt godzin się o tym przekonamy. Granie o ligowe punkty rozpocznie się natomiast w poniedziałek. Pierwszy mecz między Platinum Sport Center a Millennium AWTS o 17:50. Tego dnia odbędą się jeszcze 4 inne pojedynki. Pierwszy tydzień Spartana będzie bogaty w wydarzenia. Rozegrane bowiem zostaną 3 konfrontacje we wtorek, 5 w środę, 3 w czwartek i 5 w piątek. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.